Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, witajcie. Nowy dzień, nowy vlogmas. Jestem w ogóle sama dla siebie, pełna podziwu i w szoku, że udaje mi się w danym dniu nagrać filmik, w danym dniu zmontować i wrzucić na YouTube'a. I to wszystko jest aktualnie, wszystko na bieżąco. Jaki czwarty? Mamy dzisiaj czwartek, 7 grudnia. Ja na szczęście wstałam dzisiaj bez bólu głowy, więc się bardzo cieszę. Kawę już mam zrobioną, piję sobie powolutku i tak sobie siadłam, bo chcę właśnie nagrać takiego... Dzisiaj będzie też... Oj, co mi się zrobiło? Bo dzisiaj będzie taki dosyć też krótki vlog. Zajmiemy się teraz moją pielęgnacją. Opowiem Wam co nieco o mojej pielęgnacji, jak dbam o moją twarz. I będę chciała sobie zrobić henne na brwi. Kurczę, widzę, że mi się tu resztka kleju została. Tak, używam do tego celu takiej pęsetki. Uwaga, żebym w oko nie dziubła. Także dzisiaj, co robimy dzisiaj? Dzisiaj wybieramy się do Tarnowa na lupeksy. I mam zamiar Wam tak rzut pokazać co nieco. Ale w środku, w lumpeksach, w żadnych second handach niestety nie można kręcić, więc nawet bym o tym nie pomyślała. Ale teraz zabieram się za pielęgnację. Ja zazwyczaj z rana używam takiego żelu peelingującego z Liren, chyba z algą morską. Genialny, ogólnie uwielbiam kosmetyki, żele, peelingi, maseczki marki Liren. Uwielbiam. W połączeniu z tą jeszcze szczoteczką taką soniczną z Brauna, to jest po prostu miazga. I w tym momencie nałożę sobie jakąś maseczkę z tego względu, że widzę, że moja skóra potrzebuje jakiegoś odżywienia. Tutaj mam taki mały zestaw maseczek z Liren i nie wiem. I teraz w ogóle dużo masek z Liren ma. Jest takiej konsystencji do samego zrobienia, czyli to jest taki proszek, do tego wlewamy wodę. Tutaj jest wszystko tak ładnie odmierzone, mamy tutaj napisane miarka wody, do tego momentu wlewamy wodę, mieszamy i śmiało możemy sobie nakładać na twarz, też bardzo fajna sprawa, ale dzisiaj raczej się z tym bawić nie chcę i nałożę sobie jakąś maseczkę po prostu typu albo peel off, albo taką, która się wchłania i resztę trzeba zmyć. Okej, dobra, tutaj mam. Znalazłam maseczkę taką właśnie do wchłonięcia, pozostałość tam płatkiem kosmetycznym zetrzeć. I to jest maseczka witaminowa, maska ultra nawilżająca, wiśnia z Barbados z wysoką zawartością witaminy C. I to jest dobre, bo witamina C niweluje przy systematycznym i dłuższym używaniu przebarwienia, a ja niestety borykam się ostatnio coś z takimi mocnymi przebarwieniami. Także tą maseczkę sobie teraz nałożę na twarz. I wczoraj, widzicie, nie zmieniłam paznokci. Mówiłam Wam wczoraj, że będę chciała sobie paznokcie zrobić, ale niestety mój ból głowy wygrał ze mną. Cały Boży dzień, słuchajcie, od momentu, kiedy ja Wam, odkąd skończyłam nagrywać wczorajszego vloga, głowa mnie, o Boże, ufajdałam się. Głowa mnie bolała, słuchajcie, do samiuszkiego wieczora. Wieczorem poratowałam się, musiałam sobie wziąć ibuprom, dosłownie, bo no ciężko było. Muszę w ogóle dzisiaj, no, także tak, dzisiaj jedziemy do Tarnowa, jedziemy na ciuchy, na lumpy. Muszę wstąpić sobie do Hebe i tak jak tutaj, komu to mówiłam? Kamili, tak? Czerniak, będę chciała kupić sobie podkład z Hean, ten taki cover, który tak strasznie reklamują. I kupić muszę sobie farbę do włosów, bo już mam odrost siwy, widzę. Także nałożę sobie tą maseczkę i wiecie co? I będziemy robić henne. Mam zamiar sobie henne zrobić. Także słucham sobie tu w tle oczywiście znowuż muzyki świątecznej. Rano, tak jak mówię, no głowa mnie nie bolała, to szybciutko wysprzątałam, odkurzyłam. I tak chcę właśnie nagrać jakiś krótki filmik. No i choinka prawdopodobnie będzie w poniedziałek niestety. No ale cóż zrobić. A dzisiaj mają przyjść moje... Nie, tak? Dzisiaj.
Podobno mają przyjść moje buciki. Także Wam pokażę, fajnie. Ja takie saszetki mam na dwa, czasami trzy razy. Także fajnie, bo w sumie mogłabym, wiecie, nałożyć całość, ale chcę, żeby mi troszeczkę tego zostało. I muszę sobie kupić maseczkę z Elbiotiki, to była chyba maseczka, jeżeli się nie mylę. Z Elbiotiki, a dokładnie ta taka maseczka czarna, taka na pory, na oczyszczenie, taka mocno oczyszczająca, więc tą maseczkę sobie jeszcze też chcę kupić. I wiecie co, nie wiem, co, nie wiem gdzie i nie wiem, co się stało. Pigment mi taki jeden zaginął, pigment, który dostałam od Karoliny z Instagrama, bo wysłałam jej odsypkę takiej nowości z Kobo i ja nie wiem, gdzie ja tą odsypkę posiałam. Podepnę sobie troszkę tutaj tak włosy i zabierzemy się za brwi, ale widzę, że ufajdałam sobie troszeczkę brwi. Muszę przynieść henny. Tutaj mam w moim pudełeczku z NES cały mój zestaw do robienia henny. Kichnę. Wezmę sobie troszeczkę, wytrę tutaj przy brwiach, bo tak to się nie będzie dało zrobić. No, a tak jeszcze w ogóle to chciałam poruszyć taki temat, bo wczoraj przez ostatnie 3 dni chyba, tak, zaczęłam mieć kontakt z takimi świetnymi dwiema dziewczynami, które oglądają mnie na YouTubie, aczkolwiek się nie udzielają w komentarzach i obserwują mnie również na moim Instagramie i tam częściej i tam właśnie częściej gdzieś tam zostawiają lajki, zaczęły nawet też komentować teraz. Przemiłe, przesympatyczne dziewczyny. Także pozdrawiam tutaj Klaudię, która jest ze Stanów, oraz tutaj u nas z Polski Sandrę chyba, mama Oliwki. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziewczyny. I wczoraj tak się rozgadałam z jedną, właśnie z tą mamą Oliwki. Naprawdę super sprawa utrzymywać kontakt z takimi ludźmi i coraz częściej, jak takie osoby właśnie gdzieś tam, co mnie oglądają właśnie na YouTubie, jak mnie oglądają i tak odezwą się w wiadomości prywatnej, to coraz bardziej przekonuję się właśnie o tym, że w swoim gronie tutaj gdzieś tym na internecie mam naprawdę bardzo miłe i przesympatyczne obserwatorki, które gdzieś tam ze mną są. Ja tu nie mówię widzki, bo ja tam się nie uważam za jakąś wielką gwiazdę YouTube'a. Raczej to są takie moje koleżanki. Wszyscy tu jesteście takimi znajomymi. Także naprawdę bardzo fajna sprawa i cieszę się ogromnie, że czasami właśnie do mnie piszecie prywatnie, że coś tam sobie pogadamy, wymienimy się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, także bardzo fajna sprawa. I tak w tym roku i tak wyszło od słowa do słowa i będę właśnie wysyłać taką małą upominkową paczuszkę na święta właśnie dla Sandry i Oliwki. Także cieszę się. Dla mnie to jest sama radość i sama przyjemność. Ja naprawdę uwielbiam robić prezenty, uwielbiam je też dostawać, więc nie wiem, ten kto właśnie, to już chyba gdzieś wspominałam wcześniej w którymś filmiku, że ten kto mówi, że nie lubi dostawać prezentów, to kłamie. Także no, tak to wygląda. Muszę w ogóle zamówić sobie jeszcze henne, bo mi się wykańcza powoli. Także nie wiem, ile dzisiaj będzie ten filmik trwał, bo tak jak mówię, no planuję, chciałam jeszcze, bo jedziemy na te ciuchy i albo się skończę po prostu wcześniej nagrywać ten filmik i Wam nie pokażę tego, bo chciałabym to jeszcze, no mówię, dzisiaj wszystko wrzucić na ten, na kanał, ale co chciałam powiedzieć. A później mam zamiar jeszcze wybrać się do mojej siostry do szpitala właśnie w Tuchowie, bo ona wczoraj urodziła. Urodziła dziewczynkę, także ma genialne prezenty na Mikołaja. A że po południu raczej już jej nikt nie odwiedzi, bo wszyscy w pracy, bądź też mają gdzieś tam swoje obowiązki i nie dadzą rady jej odwiedzić, to ja mam zamiar się do niej właśnie wybrać. No, a tak w temacie właśnie tych takich koleżanek YouTube'owych, takich dziewczyn, które gdzieś tam mnie obserwują, oglądają, komentują, piszą wiadomości prywatne, to wiecie co zauważyłam? Że bardzo dużo dziewczyn, które do mnie pisze, są ogólnie gdzieś tutaj tak z moich niedalekich okolic, czyli Tarnów, okolice Tuchowa, Ciężkowice i tak dalej.
ale wszystkie, praktycznie wszystkie wyjechały za granicę. I tak jest chyba z 4 dziewczynami, które gdzieś tam mnie oglądają i czasami właśnie nawet mamy kontakt przez Instagrama głównie, to bardzo duża część dziewczyn jest porozsypywana totalnie po różnych zakątkach świata właśnie, czy też Stany, czy też gdzieś tam Holandia, czy też tam nawet, kurczę, taka Sylwia mieszka, o Matko Boska, w jakichś ciepłych krajach, totalnie przy plaży pięknej, więc no popatrzcie, niby to tak się naprawdę okazuje, ale świat jest naprawdę bardzo mały. Tutaj na takiej tacce lęki nałożę sobie trochę inny, bo rozbiłam swój ostatni kieliszek. Także wycisnę sobie troszkę henny. No i tak to właśnie wygląda, dziewczyny. Świat jest bardzo, bardzo mały. Albo nie, tu sobie wycisnę, tu będzie lepiej. Nie chcę brudzić ręce tego, już nie będę na mnie krzyczeć. W ogóle wiecie, jak wygląda sytuacja? Wczoraj był Mikołaj, tak? I powiem wam coś ciekawego. Ustaliliśmy i powiedzieliśmy naszej małej królewnie, że w tym roku na Mikołaja dostanie komputer. Kupiliśmy jej komputer, dziecko ucieszone jak to dziecko. Dobra. Dziecko ucieszone jak to dziecko. Wszystko pięknie, ładnie. Tłumaczyliśmy jej przez bity praktycznie miesiąc, że komputer to będzie prezent na Mikołaja, a że przyszedł on troszkę wcześniej, bo przyszedł on w zeszłym tygodniu, jakoś początkiem zeszłego tygodnia, no to postanowiliśmy, że podepniemy już jej ten komputer i damy jej ten komputer. No i wszystko pięknie, ładnie. I wczoraj nadszedł dzień i nasze dziecko kochane rozpacza, że ona listu do Mikołaja nie pisała, że nie zostawiła, że nie dostała żadnej zabawki. I dzisiaj rano to samo. Wstaje właśnie, budzę ją do szkoły i ona przychodzi do mnie z płaczem. W ogóle to jest taki rozczulający widok. Przychodzi z płaczem, taka smutna, że nie napisała listu i nie dostała żadnego prezentu. No to weź tu jej, człowieku, teraz tłumacz, że prezent to był prezent na Mikołaja, że przyszedł wcześniej. Ble, ble, ble. No to mówię, że chodź, dobrze, to napiszemy ten list i położymy go za okno i będzie pod choinkę, Mikołaj ci jeszcze coś przyniesie. No to ona rozpacza, że daleko, że jeszcze długo i tak dalej. I ciężkie sytuacje. Tak się wydaje, że ona jest naprawdę bardzo mądra, ale chyba nie chce zrozumieć, albo faktycznie nie rozumie tego, że prezent na Mikołaja to był komputer, także no ale napiszemy dzisiaj list i wszystko je Mikołaj przyniesie pod choinkę. No, także a propos tych paczuszek, prezentów i tak dalej, mam do przygotowania 2 paczuszki. To znaczy, ja już mam je mniej więcej przyszykowane, ale na pewno nie będę ich tutaj pokazywać, ponieważ są to właśnie te 2 paczuszki dla takich dziewczyn. Tak ustaliłyśmy, to znaczy z jedną, z Anią, ustaliłyśmy, że po prostu tak miło jest, tak od czystej sympatii zrobimy sobie taką maleńką choinkową paczuszkę i właśnie mam już wszystko naszykowane i w poniedziałek idę wszystko wysłać, jadę w poniedziałek na pocztę, tak samo jadę wysłać właśnie. Widać mnie? Nagrywa to się w ogóle? Tak, nagrywa się. W poniedziałek jadę na pocztę właśnie powysyłać te ciuchy, które udało mi się sprzedać. No i wyślę te paczuszki i będą właśnie u Ani i u Sandry. Kurde, Sandra chyba, bo ona na Instagramie. Jezus, wybacz kochana, ja się dopytam dzisiaj. Ale wydaje mi się, że tak. Na Instagramie nie masz swojego imienia, więc zgaduję. Poniku. No. Ustaliłyśmy, że będą czekać po prostu pod choinką na święta. O Jezus, kata mi się robi. Będę sobie zrobię. No i ja mam ogromną nadzieję, że mi przyjdą te wszystkie zamówienia z Chin. Ale no dobra, troszeczkę się za późno obudziłam, żeby coś tam pozamawiać, ale mam nadzieję, że wszystko przyjdzie, że wszystko dojdzie i że zdążę przed świętami. No na Mikołaja byłam świadoma tego, że nie zdążę, że to nie zdąży przyjść, ale myślę, że na Boże Narodzenie powinno być na pewno. Kurczę, katar mi leci z nosa. Masakra. I to tylko z jednej dziurki. Dobra.
I my w rok praktycznie, za każdym rokiem spędzamy, mamy dwie Wigilie, ale ja już to gdzieś w którymś filmiku Wam mówiłam. Nie wiem, czy chyba w zeszłym roku jakoś. Właśnie w zeszłym roku jakoś mówiłam, że a propos jakiegoś tagu właśnie. W ogóle to tak myślałam zrobić jakiś tag świąteczny. Podobał mi się tag Karoliny Miszmaszowej. Ona wymyśliła taki jeden tag. I tak sobie pomyślałam, że jak nie będę miała czasu nagrać jakiegoś vloga i tak dalej, to nagram ten filmik, wrzucę i awaryjnie będzie po prostu wrzucony na kanał, więc... Więc najprawdopodobniej taki filmik nagram. Może Wam się tu teraz nudzić ze mną, bo raczej nie robię nic ciekawego, nic nie pokazuję, ale tak sobie troszeczkę pogadamy. I co? Co jeszcze? Jeszcze chciałam jakiś temat ruszyć, ale... No i tak właśnie wracając do tematu, bardzo się cieszę, że czasami do mnie piszecie wiadomości prywatne, że jakiś tam kontakt mamy taki, że wiecie, poznajemy się w jakimś stopniu, bo to, że ja tutaj do Was czasami gadam, pokazuję gdzieś tam kawałek swojego życia i tak dalej, to nie znaczy, że my się wszyscy tutaj znamy. Wy możecie mnie w jakimś tam stopniu coś tam o mnie wiedzieć, ale też nie sądzę, żeby to było tak, że Wy mnie znacie jakoś tak bardzo prywatnie, bo to może być, to jest mylące wrażenie, ale fajnie jest właśnie tak czasami z kimś priv popisać. Ja to, ojejku, ja to od zawsze powtarzam Wam, że dzięki temu właśnie, że ja zaczęłam gdzieś tam nagrywać na tym YouTubie, to poznałam bardzo dużo fajnych, wspaniałych, miłych, przesympatycznych osób, z którymi utrzymuję kontakt dosyć długi czas, więc to jest naprawdę super przygoda i kilka razy dostaję też takie wiadomości różne, że właśnie, że któraś z Was chciała zacząć nagrywać, ale że się boi, że najgorszy pierwszy krok, no to prawda, najgorszy to jest pierwszy krok. Ja pamiętam jakiego miałam Pietra i ogólnie schizę, jak wrzucałam swój pierwszy filmik na YouTube'a, nagrywany starym jak świat telefonem. Niezaciekawa jakość i ogólnie pamiętam, że ten filmik był nagrywany w kuchni przy oknie i to był filmik paczuszka od Asi, która w sumie już nie nagrywa, prowadzi jedynie teraz bloga tylko, ale jak oglądacie mnie gdzieś od dłuższego czasu, to ja już tą historię opowiadałam chyba 10 tysięcy razy. Także jeżeli dziewczyny, jeżeli tylko chcecie, jeżeli myślałyście gdzieś tam w jakimś stopniu o tym, żeby nagrywać na YouTubie, to to róbcie. Zróbcie to, a naprawdę nie pożałujecie. Tylko moja taka rada, złota rada dla osób, które myślą gdzieś tam o nagrywaniu i o YouTubie. Nie poruszajcie na swoim gdzieś tam kanale tematów kontrowersyjnych, tematów, które byłyby pożywką dla hejterów. Pokazujcie to, co Wam sprawia przyjemność, czym się interesujecie, czym się pasjonujecie, a wyjdzie Wam to dużo, dużo, dużo lepiej. Też błędem jest po prostu, kiedy na samym początku, na wstępie gdzieś tam jakiegoś nagrywania materiałów takich właśnie na YouTube'a, pokażecie całe swoje życie prywatne, opowiecie wszystko od A do Z, to jest bardzo dużym błędem. Znam sporo dziewczyn, sporo osób, które się na tym przejechało i niestety no nie najlepiej na tym wyszły, dużo ich to nerwów i ogólnie zdrowia kosztowało, więc ja jestem tego zdania, żeby pewnych tematów i pewnych rzeczy po prostu w sieci nie pokazywać, z tego względu, że żyjemy w takiej dobie internetu, szerzy się hejt, jest po prostu wszechobecny, jest po prostu straszny i dla mnie tak by to wyglądało. Dobra, nałożyłam sobie hennę, oko mi się zaczęło swędzić. Poczekam chwileczkę, aż ona ładnie zastygnie i będę mogła sobie ją zmyć. A w międzyczasie sprawdzę, kto tam do mnie pisał. Odpiszę na kilka wiadomości na Facebooku, bo właśnie dostałam a propos szkoleń. I odezwę się do Was za chwilę. Muszę sobie to uzupełnić, bo tutaj jest całkiem inna brew. No i oczywiście znowu wycisnęłam za dużo henny i mi zostaje i nie mam komu takiej ciemnej henny zrobić, bo nawet jakbym chciała szwagierce zrobić, to moja szwagierka ma jasne brwi i bo ma włosy blond. Dobra, uciekam na chwileczkę,
Odezwę się do Was za chwilkę. Ale ta maseczka, widzę, że się fajnie wchłonęła. To, co zostanie, ten nadmiar, to sobie ściągnę płatkiem kosmetycznym i zaraz się do Was odezwę znowu. Just one.